Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was coś bardzo fajnego. Jest to zestaw gamingowy, czy zestaw dla gracza. Jest to mysz Dream Machines DM4 Evo S. No i oczywiście jak mysz, to musi ona po czymś jeździć, więc mamy też tutaj również podkładkę. Także zapraszam Was do oglądania. No i generalnie firma Dream Machines, moi drodzy, lubię ich produkty, dlatego że są naprawdę porządne i solidne. Firma już od długiego czasu istnieje na rynku, mają laptopy, mają akcesoria gamingowe. No i dzisiaj skupimy się na myszy DM4 Evo S. No i podkładkę na razie damy sobie też na bok, za chwilę ją omówię. Zaczniemy może od unboxingu, opowiem Wam jak ta mysz wygląda, jakie ma funkcjonalności, no i przejdziemy sobie oczywiście do testów. No ale zacznijmy, moi drodzy, od samego początku. Przede wszystkim przewód. Przewód 1,8 metra w nylonowym oplocie, który ma ułatwić nam cable management. Dzięki niemu kabel nam się nie plątać na biurku i jak na razie swoją funkcję spełnia. Zakończony wtykiem USB typu A, który dodatkowo, z tego co wyczytałem na stronie producenta, jest pozłacany. Nie wiem, czy to ma jakiś wpływ na jakość tutaj sygnału, na przesył, natomiast taką informację, jak mówiłem wcześniej, udało mi się wyczytać. Przejdźmy do samego gryzonia. Oczywiście kształt naprawdę przypadł mi do gustu. Ja generalnie lubię większe i cięższe myszki, dlatego używałem G502. Teraz mam wersję przewodową nie ze względu na wagę, ale ze względu na sentyment. No i co do myszek jestem wybredny. Natomiast ten model rzeczywiście przypadł mi do gustu. Jest taki ciężkawy, taka bryła fajnie jednolita, fajnie złożona, nic nie trzeszczy przede wszystkim, nic nie chrupie, nic się nie odkleja. Wygląda naprawdę na solidnie zbudowaną mysz. Zajrzymy na samą górę. Przyciski. Oczywiście prawy, lewy, rolka, która jest dodatkowo gumowana, dzięki czemu nie ślizga nam się na dłoni, na palcach. No i taki przyjemny feeling. Dodatkowo posiada ona podświetlenie RGB i również może pełnić funkcję przycisku. Możemy ją sobie wcisnąć. Kawałek dalej znalazły się dwa przyciski, plus oraz minus, standardowo ustawione jako zmiana DPI. Natomiast po lewej stronie mamy jeden i drugi przycisk, który służy nam chociażby właśnie do przewijania między stronami, czy tutaj cofania się do przodu, czy do tyłu, jeżeli przeglądamy strony w internecie. Od spodu znajdziemy tutaj ślizgacze, które oczywiście możemy wymienić, co jest bardzo fajnym plusem, ponieważ w zestawie dostajemy komplet takich ślizgaczy i jak te nam się tutaj fabryczne zużyją, zawsze możemy je wymienić. Mamy tutaj tak naprawdę cały komplet, czyli dwa mniejsze, jeden duży, no i oczywiście ten dookoła tutaj naszego sensora. Mega fajna opcja, nie spotkałem się jeszcze z czymś takim, to jest moja pierwsza mysz, gdzie widzę w zestawie, że dostajemy dodatkowe właśnie ślizgacze. Na tyle znalazł się oczywiście oprócz sensora, znalazł się jeszcze przycisk on-off, służy on do włączenia naszego podświetlenia RGB, a dookoła, jak możecie zauważyć, mamy właśnie taką listwę RGB, no i tutaj podświetleniem możemy sterować za pomocą aplikacji. Od góry mamy również, tak jak mówiłem, rolkę, która jest podświetlana i logo Dream Machines, a logo Dream Machines również świeci i również tymi kolorami sterujemy w aplikacji i mogą one działać niezależnie, chodzi mi o spód i górę. I tutaj muszę powiedzieć, że naprawdę wygląda to bardzo ciekawie, dlatego że ten spód fajnie podświetla nam tutaj troszeczkę tą podkładkę, nie tyle co daje to nam jakąkolwiek funkcjonalność, ale estetyka, naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Aczkolwiek jeżeli chodzi o górne podświetlenie, to scroll spoko jest widoczny, natomiast logo Dream Machines zakrywamy ręką podczas użytkowania, więc dla mnie mogłoby ono nie być w ogóle podświetlane. No i kilka słów o samej aplikacji. Tą oczywiście pobierzemy ze strony producenta, a po zainstalowaniu i uruchomieniu mamy widoczną naszą mysz. No i w pierwszym takim menu mamy dostępne ustawienia DPI. Tutaj możemy sobie przypisać odpowiedni kolor do odpowiedniego profilu DPI, natomiast te wartości możemy sobie jak najbardziej tutaj zmienić. No i możemy przypisać 5 różnych profili, które przełączamy właśnie na naszej myszy. No i każdy z profili będzie wyświetlał inny kolor. Ten kolor, który tutaj ustawiamy, dotyczy tylko i wyłącznie scrolla oraz loga Dream Machines na samej myszy. Natomiast jak przejdziemy sobie do zakładki podświetlenie, tutaj zmieniamy podświetlenie, ale z spodu naszej myszy. No i tutaj mamy presety do wyboru, może to być tęcza, stały, oddychający i tak dalej. Natomiast tutaj wybieramy prędkość naszego efektu. Idąc dalej mamy parametry myszy i tutaj możemy zmienić m.in. właśnie czułość, zwiększyć precyzję kursora, prędkość przewijania czy chociażby prędkość dwukliku. Na samym końcu mamy próbkowanie i z automatu ustawione jest ono na 500 Hz. Oczywiście możemy to zmienić, ustawić 1000, klikamy zastosuj, no i ustawienia zostały zmienione na naszej myszy. Po lewej stronie mamy przyciski, no i tutaj możemy sobie dowolnie przypisywać, oczywiście standardowe, możemy przypisać przyciski boczne również, zmienić ich tutaj funkcje tak naprawdę w zależności od naszych potrzeb. Możemy zapisać 3 profile, każdy z profili może mieć inne ustawienia. Mamy oczywiście edytor makr, no i możemy sobie tak naprawdę nagrywać makra w zależności od tutaj naszych potrzeb i bez problemu je przypisywać. No i tak pokrótce, moi drodzy, prezentuje się sama aplikacja. Wróćmy zatem do reszty filmu. Ogólnie podczas grania i w ogóle podczas całego użytkowania nie miałem z nią żadnego problemu i wydaje mi się, że w tej cenie, a kosztuje ona, uwaga moi drodzy, 119 zł, jest to naprawdę przystępna, zacna myszka, która ze spokojem zadowoli niejednego gracza. No i jak mamy myszkę, to musi ona po czymś jeździć. No i tak jak widzieliście na początku, możemy sobie dokupić do naszej myszy taką fajną podkładkę. No i generalnie tak, jest to podkładka, która nazywa się DreamPad Rough Control. Wymiary jej to 450×350×4 mm. I to, co jest ciekawe, właśnie 4 mm wydaje się być naprawdę bardzo grubą podkładką. Jak sobie porównacie trójkę z czwórką, niby niedużo 1 mm, a naprawdę robi mega różnicę. Generalnie sama podkładka wygląda następująco. No i tutaj, moi drodzy, fajne jest to, że ona jest cała właśnie tak wygumowana. Po pierwsze, nie zbierała brudu, co jest mega opcją. Tutaj od spodu się nic na razie nie przykleiło, a użytkuję ją około 2 tygodni. Jak ją rzucimy na biurko, tak leży, więc się nie przesuwa, nic się z nią nie dzieje. Spokojnie możemy użytkować naszej myszy. Dodatkowo wykończenie, bo to jest też istotne. Często zdarzają się podkładki, gdzie to wykończenie jest niechlujnie zrobione. Tutaj żadnego problemu z tym nie ma. Nie ma żadnych wiszących nitek, nic się nie popruło, więc wygląda naprawdę całkiem spoko. I tutaj naprawdę podkładka, muszę Wam powiedzieć, że ma znaczenie dla chociażby komfortu pracy i psychicznego komfortu, bo jeżeli lepiej się ta mysz ślizga, lepiej się tutaj użytkuje, nie ma niepotrzebnej frustracji. No i co więcej, moi drodzy, taką podkładeczkę sobie możecie dorzucić do myszy, na pewno będziecie z niej zadowoleni. Ja osobiście lubię podkładki większe, takie jakieś na pół mojego biurka. W tym momencie mam troszeczkę węższą, ale szerszą, tak żeby się klawiatura i mysz zmieściła. Tutaj niestety klawiatury i myszki obok siebie nie posadzimy, bo wtedy będziemy mieli małe pole manewru. Jest to tylko i wyłącznie pod mysz i swoje zadanie spełnia. No i moi drodzy, co więcej, tak się prezentują sprzęty Dream Machines. Mnie osobiście przypadły one do gustu, się podobają. Linki oczywiście umieszczę w opisie. Dajcie znać, co sądzicie na ich temat, może używacie, ktoś się wypowie. Jeżeli Wam się podobało, łapka w górę, subskrypcja. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia.